Siemanko, witajcie w specjalnym odcinku z FUTDRAFT FIFA 16, także od dzisiaj mamy demko na PS4, jeżeli zalogujecie się na konto z Nowej Zelandii, to możecie grać już właśnie od dzisiaj, także dzisiaj już pierwszy draft zobaczycie na moim kanale. Jeżeli chodzi o tę grę, także ja już odczułem ogromną różnicę między betą a wersją demo. Wersja beta miała 15 czy tam 16 giga, wersja demo ma tylko 5 giga, także nie spodziewajcie się, że ta gra będzie bardzo, bardzo przybliżona, będzie się różniła i to myślę, że dosyć znacznie. W tym stopniu, zresztą jak zwykle wersja demo no, nie przypomina do końca wersji oficjalnej, zresztą widzieliście już streamy z FIFA 16, więc sami wiecie jak jest. Także dobra, przejdźmy do tego food draft. Na początek musimy wybrać ustawienie. Ja wybiorę sobie, tak sobie myślę, może to po prostu 4-4-2. Zobaczymy co z tego ustawienia wyniknie. Musimy wybrać kapitana, już mamy Roberta Lewandowskiego. Chciałem powiedzieć, ale nie, mamy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo na sam start. Także genialny, genialny wybór, słuchajcie. Dobra, Ronaldo będzie na naszym lewym skrzydle. Wybieramy więc napastników. Ajajaj, co my tutaj mamy? Żadna liga mi tak naprawdę nie pasuje tutaj. Co by tutaj zrobić? Edin Dzeko, patrząc z perspektywy główek. Aha, jeszcze nie mogę przesunąć. Potem możemy oczywiście ich przesuwać. Kolejna Benteke, Jezus Maria. Toś ten mecz to będzie masakryczny. Tylko jestem ciekawy właśnie, czy te wrzutki w wersji demo będą wychodziły. Zobaczymy, sprawdzimy to. Tutaj koszta, matko jedyna. Ja bym najlepiej nie patrzył na zgranie, tylko brał tych najlepszych. Koszta, zobaczcie. 5 gwiazdek sztuczek. No nieźle, no nieźle. Dalej, środek pomocy w takim razie. Skupmy się może teraz. Liga hiszpańska, liga angielska. Zróbmy taką hybrydę, postarajmy się przynajmniej tak, że tutaj Ramirez wejdzie. I dalej, co my tutaj mamy? Śpede tu lalą. Ajajaj, powiem wam, że seria Bundesliga sama. No nie wiem, wezmę tego Mikela na razie, chociaż niech jest na razie. Zobaczymy co będzie dalej. Lewa obrona. No i wreszcie, wreszcie mamy tutaj ligę hiszpańską. Weźmiemy sobie Contrao jeszcze. Tutaj widzimy gra w Realu. Wiadomo, że zmienił klub, ale nie do końca tutaj te składy będą aktualne. Środek obrony. Ja bym wziął Mangale. On na pewno będzie też jednym z lepszych obrońców FIFA 16. Drugi obrońca Matie, czyli tutaj już nam się będzie robiła ta hiszpańska hybryda z angielską. To co mówiłem, prawa obrona. Prawa obrona, no tutaj planujemy tą ligę angielską, więc wypadałoby wziąć, no Zabaletę. Iwanowicz jest słaby. Także niech będzie Zabaleta na bramkę. Weźmiemy kogo? Hart, Alves. No na razie jestem tak średnio przekonany, ale na razie wezmę Alvesa i potem pomyślimy co dalej. Dalej sprawdźmy, już rezerwowy bramkarz Sirigio, no też tutaj tak średnio. Weźmiemy też Stegena na ławkę. Drugą kartą będzie, o, Marcelo. Ale też jest toprak, no ale Bundesligi nie mamy w tym drafcie, także wezmę tego Marcelo, zobaczymy. Marcelo zamieni z Contrao po prostu. I kolejne, co tutaj mamy? No właściwie Demichelis, to nie, jego nie ma sensu brać. Weźmiemy sobie po prostu Piszka, niech będzie polski akcent w zespole. Kolejna karta. Włosy Cajon, no ładnie, ładnie to wygląda, ale weźmiemy sobie Busquetsa. Jeszcze potrzebujemy tak naprawdę jakiegoś napadziora z tej ligi hiszpańskiej. O, Toni Kroos i Rakitic. Wydaje mi się, że Toni Kroos w tej FIFA może być o wiele lepszy. Ale zobaczymy, tutaj Rakitic czy Kroos. No wezmę Kroosa jednak. Będzie miał lepsze zgranie z Ronaldo na pewno. No i tutaj napastnicy, ajajaj. Jest Negredo, jest Torres. No ten Negredo wydaje mi się, że będzie miał lepsze główki. Także polećmy na główki totalnie, chociaż tak sobie myślałem, żeby jeszcze tego Aubameyanga domsadzić, ale jest Griezmann, Antoni Griezmann, Antoś, nasz Antoś, także Antoni Griezmann już pójdzie tutaj sobie na atak, szybko pozmieniamy te pozycje tym zawodnikom, tutaj będzie oczywiście Kroos, tutaj Mangale zamienimy z Matię, no jakoś to wygląda, ten bramkarz tutaj nie będzie miał na razie zgrania, ale zobaczymy, może jeszcze coś ciekawego nam się znajdzie. Potrzebujemy jeszcze prawego pomocnika z ligi angielskiej najlepiej, a tutaj mamy, no tak średnio, ale weźmiemy sobie Aubameyanga, zobaczymy jak sobie będzie radził w pojedynkach, no i dalej, to też słabo, Lovren, Torres, Perisic, no niech będzie ten Torres, ale raczej nie planuję go użyć w tym spotkaniu. O, Begovic! Begovic na bramce na pewno będzie konkretnym zawodnikiem. No i chyba go sobie wezmę na tą chwilę. Tak, niech będzie Begovic.
i kolejne rezerwowe. No nie, już myślałem, że będzie totalna kicha, no ale tak w sumie można powiedzieć. Weźmiemy sobie Kaihona i na koniec, no i widzicie, nie będzie zgrania, kurde, na tej prawej pomocy. No ale czasami tak jest. Jesus ma niezłe staty, jeżeli chodzi o właśnie tego bramkarza. Obrońca oczywiście. Także Jesusa sobie weźmiemy. Niech będzie, bo tutaj nic ciekawszego raczej nie wymyślimy. Bym mógł wtedy wziąć tego Alvesa, ale i tak prawego pomocnika właściwie nie było w tym drafcie. Także dobra, co tu dłużej kombinować. Mamy na skrzydłach pięciogwiazdkowych zawodników, szybkich i bardzo dobrych, i na szpicy m.in. Benteke z niesamowitymi główkami. Powiem wam, że w jednym drafcie nie wyszło mi to najlepiej. To znaczy, jeżeli chodzi o zgranie, tak, miałem 60, ale miałem Ibrahimowicza i szybkie skrzydła i to wystarczyło tak naprawdę. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Także ruszamy z tym meczykiem i zobaczymy, jak nam wyjdzie ten mecz. To jeszcze może sobie... A, jeszcze trener. Trener, kim ty jesteś, człowieku? Dobra, to weźmiemy z ligi angielskiej. No i zgranie 96, całkiem nieźle. Wiadomo, może być o wiele lepiej, ale generalnie nie ma tragedii, także ruszamy pierwszym pojedynkiem. Jeżeli chodzi o wytyczne, no to spójrzcie, generalnie wszystko wygląda identycznie. Generalnie ci zawodnicy mają chociaż tutaj przechwyty, normalne przechwyty, zachowawcze przechwyty. Oj, trochę się zmieniło i tutaj zostawaj z tyłu. No, trochę może zachowawcze przechwyty. No, jeżeli ktoś ma żółtą kartkę, to możemy mu zmienić na zachowawcze przechwyty. Jest to całkiem niezłe, nie powiem. No i atak, weźmiemy, trzymaj się środka, nie gra na szpicy. Naciskaj obrońców i jeszcze na Benteke, no niech tutaj też będzie coś, agresja niech będzie, trzymaj się środka, na te wyrzutki, na to jak najbardziej. Dobra, także zobaczymy, nie będę tutaj za dużo kombinował, lecimy już z pierwszym meczem. Pierwszy groźny strzał i mamy poprzeczkę nawet, no nieźle. No ten komputer, najgorsze jest to, że oni tak długo się utrzymują przy piłce i to na pewno trochę zabija rozgrywkę. Natomiast dzisiaj do mnie kolega przychodzi i na pewno pogramy sobie jeden na jeden, także no myślę, że jakieś akcje czy coś, jeżeli uda mi się coś fajnego nagrać, to na pewno też to nagramy. Pierwsza akcja skrzydłem, zobaczmy, Marcelo. Tutaj jest Griezmann, ale nie, piłka leci do Benteke, ale zobaczcie co się dzieje. Ten Benteke tam po prostu wchodzi jak dzik. Ale powiem wam, że jest odczuwalna różnica. Jest to na pewno troszkę okrojona wersja co do tej wersji beta, czy oficjalnej zresztą, jak mówiłem, jak widzieliście na streamach. Ale generalnie naprawdę, no ta fifka wygląda ciekawie. Zobaczmy Douglas Costa. Tutaj wszystkie rabonki umie. Wrzuteczka. I zobaczcie, co robi bramkarz. Właśnie to, o czym mówiłem. Tutaj już te główki naprawdę... Ajajaj. Oczywiście to jest wersja demo i tak dalej, no ale mówię, że w wersji beta też tak było. Także no, te wrzutki widzimy, że już się będą pojawiały. Już Ramirez z kolejną akcją. Ramirez, tam jest Douglas Costa i zobaczcie, mamy 1-0. No te wrzutki są naprawdę, jest wiele tych wrzutek przede wszystkim. I no pomyślcie sobie, jak graliście w FIFA 15, no to... Kompletnie one nie wychodziły, natomiast tutaj w aktualnej edycji FIFA, no po prostu obawiam się, że no będzie masakra, dlatego będę dla was przygotowywał specjalne składy na początek z FIFA 16. Myślę, że pierwsze składy pojawią się u mnie w środę. Tym Douglasem Costą naprawdę gra się świetnie. Leci po tej prawej stronie. Wejście, boom. Toni Kroos, zobaczymy jak z uderzeniami. Teraz Antoni Griezmann i zobaczcie jak się liczy tempo, no zanim on się tutaj rozrusza, no to naprawdę sporo czasu minie. I teraz Antoni Griezmann, zobaczmy, Antoś Griezmann. I ajajaj, nie wyszło nam, ale widzimy, no fajne zagrania są w tej FIFA nadal. Także no większość jeszcze będę musiał się nauczyć tutaj, bo czy bolasi, fliki i tak dalej, na pewno będą poradniki na moim kanale, także wszystko zobaczycie powolutku. A tutaj u nas już 2-0. Zobaczmy, teraz Ramirez. I tam jest oczywiście nasz Christian Benteke. Nie będziemy wchodzić po lekarne, bo wystarczy wrzucić Christian Benteke jeszcze tutaj na nożyce. Ajajaj. Szkoda, szkoda, ale Christian Benteke to będzie po prostu dzik. Dzik jakich mało. Oj, 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 będzie się działo w tej FIFA. Ja, mamy rzut rożny, słuchajcie. Więc myślę, że jest to okazja, żeby wrzucić tą piłkę. Chyba troszkę za lekko. Ale i tak zobaczcie, co się dzieje. No zobaczcie, co się dzieje, mówię.
Wiadomo, że to jest gra z komputerem, ale uwierzcie mi, zresztą widzieliście na pewno już tej, jak rzucałem odcinek z gameplayu z FIFA 16, no to już ten gameplay, który macie u mnie na kanale, jest w wersji tej oficjalnej, tej głównej, także no te wrzutki z rzutów rożnych naprawdę polecam robić, bo to będzie o wiele bardziej skuteczne prawdopodobnie niż zagrania na krótko. No, na pewno coś tam ciekawego się znajdzie, jeżeli chodzi o te zagrywki na krótko, ale to wszystko z czasem wyjdzie. Natomiast teraz no po prostu te zagrania na tak zwany chaos po prostu wychodzą i są... A tutaj Benteke wygrywa, no wygrywa te pojedynki główkowe. Obojętnie kto tam nie będzie, to ten Benteke wygrywa także w obronie na pewno będzie miało duże znaczenie, czy obrońca jest wysoki, skoczny, na jakim poziomie ma główki, także no będziemy zwracali już na troszkę inne atrybuty. Tak naprawdę w FIFA 15 no to ta obrona mogła być mega niska i szybka, tak? I to wystarczyło. A tutaj wszystko się zmienia, więc teraz no czy to Okore, Zouma i tak dalej, czy Mangala, też Mangala będzie na pewno dobry. No wielu tych obrońców będzie naprawdę odgrywało główną rolę w tej edycji, czyli ganiemy z Kanaldo, z Boatengiem, no to będzie duet marzeń w ogóle. Także będzie trzeba się przygotować na właśnie takich zawodników najnowszej edycji FIFA. Marcelo, Benteke, ajajaj, i zobaczcie, wrzutki z każdego miejsca, no coś pięknego. To znaczy oczywiście coś pięknego dla, no właśnie dla kogo, bo do końca nie jestem przekonany, czy będziemy tak chcieli te wrzutki. Na pewno jest to coś nowego, natomiast teraz Marcelo, nowe zagranie, zobaczcie, widzicie, też te piłki właśnie trzy razy po ziemi, one też będą dochodziły z różnych pozycji boiska, bliżej niż pole karne. Także jest to też coś nowego dla Douglas Costa, zobaczcie, piłka po ziemi znowu, no taki lekki chaos, coś może by z tego wyszło. Także no jest wiele nowych elementów, których musimy się nauczyć, aby znowu być, że tak to nazwę, najlepszymi. Także no, jakieś poradniki na moim kanale też na pewno znajdziecie, czy to How to be a Pro, oczywiście będzie wznowione, także How to be a Pro, Akademia Skilla tak zwana, będzie na moim kanale na pewno, jak już wyjdzie FIFA z numerkiem 16, tak oficjalnie. Troszkę mocniej zagrana piłka i trochę za mocno. Czyli trzeba, już tak zauważyłem, że takie 2,5 kreski, jeżeli chodzi o te wrzutki, to powinno być takie dosyć optymalne. 2,5 kreski. Także wygrywamy, słuchajcie, 3-0 w tym pojedynku z River Plate. No, sami widzicie, główki są i prawdopodobnie będą. Nie pokazałem wam jeszcze wielu zagrań, ale natomiast w kolejnych odcinkach na pewno się one pojawią, także będą czy to triki najnowsze, czy to cieszynki, wszystko zobaczycie na moim kanale. Jednak pamiętajcie, to demo na pewno będzie odbiegało od wersji oficjalnej, to demko ma niecałe 5 giga tylko, także wiadomo, że jest to bardzo okrojona wersja. Także to tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia.